powiedział, tylko powiem tak. Jest nas ponad 30 osób, więc musimy się podzielić na dwie grupy, bo będziemy poruszać się drogami publicznymi. Rajd integracyjny dla osób dorosłych, starszych, można powiedzieć w wieku już takim, no nie ma tu zalowym, ale emerytów, rencistów, dla osób z niepełnosprawnością, dla dzieci, no dla młodzieży. Każdy, kto lubi jeździć na rowerze, to ma tutaj mile widziany i ma tutaj możliwość po prostu sprawdzenia swojej kondycji fizycznej również. Jest to piąta edycja tego rajdu. I w ubiegłym roku żeśmy z uwagi na pandemię nie mogli ani edycji wiosenną, ani jesienną zorganizować. No ale w tym roku sprzyjają już możliwości, mniej obostrzeń jest i stąd ten rajd jest już tak, nawet nie spodziewałem się, że taka będzie piękna aura. Sponsoruje to miasto, konkretnie pan burmistrz, Międzyrzec oczywiście. Bielsko-Podlaska Lokalna Grupa Działania, firma dr Gerard i również restauracja Zacisze. Także trasa rajdu w granicach 27 km, kierunek na Brzozowice do Przychód, później na Wygnankę, przekraczamy trasę numer 19 na Wygnankę i do Berezy, trasa ulicą Berezowską w kierunku na Żwirownię, przez Żwirownię i do drogi na Zachajki i zjeżdżamy do miejsca postoju, raczej gdzie będziemy, zjemy posiłek i później będą różnego rodzaju konkurencje sprawnościowe, integracyjne, takie rehabilitacyjne, można tak, żeby zabawić się. Jest kilka wyznaczonych dyscyplin, wszystkie obłożone są nagrodami, właśnie między innymi poprzez tych sponsorów, do którego też jako sponsor między innymi to stowarzyszenie nasze dopisuje, bo też przeznaczyliśmy z 1%, jakie otrzymujemy jako organizacja pożytku publicznego, również na ten określoną kwotę na zakup właśnie tych nagród. Także przy takiej ładnej pogodzie myślę, że będzie mile można spędzić ten czas sobotni.